Cześć wam dzisiaj, ja jest Wizu Wizualnie, witam was w grze i w serii o nazwie Darksiders 2 Definitive Edition, więc jeżeli lubicie tego typu produkcje, to witam was bardzo serdecznie i ciule, bo ta gra jest awesome, jestem pełen zachwytu, bawię się naprawdę dobrze i w sumie żałuję, że nie zabrałem się za nią wcześniej, na przykład przed pandemią, bo wtedy nie robiłem takich dziwnych wdechów i miałbym mniej do kombinowania w montowaniu. A tak to och well. Tutaj mogę iść w tą stronę. Tutaj jest jakiś cusiek, tam jest jakiś cusiek, tu jest... Aha! I see you! Podoba mi się to, podoba. Czy ja mogę go... No dobra. Ten drapieżca. Tak! Mają słabą odporność na elektro. I podoba mi się to bardzo. Ale bardzo, bardzo mi się to podoba, że mają słabą odporność na elektro. Mam nadzieję, że to elektro chodzi, bo ta Gelwia nie ma nic innego. Czy my obydwoje nie możemy atakować jeszcze wolniej? Tutaj jest skrzyneczka do otworzenia, do której zaraz... Aha, to musiałbym od drugiej strony iść, żeby móc się do niej dostać. To spróbujmy iść od drugiej strony, tam w ogóle są otwarte drzwi. To może nie być głupim pomysłem. Że mam troszkę ochotę skoczyć niżej, ale mam wrażenie, że to nie jest dobry pomysł. Czy to jest coś w stylu akweduktu? To my tamtędy będziemy płynąć zapewne, więc teraz nie ma sensu wskakiwać, bo my co, łzy bogini czy coś w tym stylu musimy odblokować, co oznacza, że musimy skołować wodę, woda będzie płynąć tymi kanalikami łzowymi. Okej, teraz w lepszym kierunku idziemy, stanowczo. I tu jest gdzieś skrzynka. Tu na dole jest skrzynka. Ale na piechotę się dostać nie mogłem, bo... Czemu nie mogłem się dostać na piechotę? Mogłem się dostać na piechotę. Nie zauważyłem tego. O nie, przepraszam. Dobra, skorzystajmy najpierw z tych drzwi po lewej, skoro już tu jesteśmy. Puk, puk. Adreska ukryte są. Gdyby nie mapa, to bym pewnie ominął 3/4 skarbów jak na razie. Wow. To co próbuję zrobić, to jednym przyciskiem je wszystkie powybijać, skoro jest taka opcja. Jest i nie jest. Troszkę trudno je namierzyć. W jedynce nie było z tym problemu, on je łapał i wysysał z nich życie, tak od razu. Czy my tu doskoczymy? Mam wrażenie, że nie dolecimy. A, da się. Jednak... Wszystko, co było do złapania, zostało złapane, ale tutaj już nie bardzo, za to tu jak najbardziej tak. Już myślałem, że będziemy musieli korzystać z pomocy tych akweduktów, napuścić tam wodę i dopiero pokombinować. Kruk mnie prowadzi w tym kierunku, zaufajmy krukowi wyjątkowo. Nie wiem czemu, zazwyczaj jest z nim problem. Łap któregoś. Masz ich dużo do wyboru. No dobra, nieważne. Zginiemy zanim one się dadzą wyłapać. I umieraj. Strasznie dużo ciosów na jednego komara. Ale tak makabrycznie. Dobra, zróbmy to inaczej. Okej. Okay.
musimy użyć. Kiepawo z życiem, ale... I umierać! O, komary zeszły. Mogłem to zrobić szybciej w sumie. Też prawda, ale rzadko gram summonerami. Jestem przyzwyczajony do stawiania mobków. No nie odpychasz mi go. Chcę z nim porozmawiać ze swojemu. Za pomocą Gelwi, Galwi, czy jak to się tam zwie. Dobrze, do zapamiętania. Ma ten spory zasięg. Jak to nie wystarczająco dużo gniewu? Usuńmy się. Czy myśmy znaleźli przy okazji hełm czeladnika? Tak. Proszę się tutaj mi ładnie wyhilować. O nie, spoprałem okazję. W tym momencie wejdź. Na koniec, jak prawie ląduje, widzu, za wcześnie. Teraz to byłem w trakcie wejda, to teraz się nie liczy. Już mam tyle gniewu, ile trzeba. I zaraz tu zginę. Będzie blisko! Tak! Tak! Dawać hapsy. Troszkę trudno mi było wcelować wejdy. Do nauczenia się, w momencie kiedy ląduje, to trzeba zrobić wejd, bo wcześniej jest za wcześnie. Wbrew pozorom. Teoretycznie mogę mu próbować strzelać w odwłok. Też by pewnie coś dało. Ale poradziliśmy sobie i bez tego. Troszkę tak na pałę. Fajnie, że rozwalał pilary. Problem, jeżeli te pilary były nam potrzebne, żeby gdzieś się wspiąć i wykonać jakiegoś mini questa, sub questa czy coś. Dawać więcej hapsów tak swoją drogą. W ogóle potrzebuję broń z regeneracją. Tak bardzo potrzebuję broń z regeneracją, jak mało czego w sumie. Bardzo potrzebuję. I need more, Nie trafiłem z tym. Troszkę bardzo. No i znów jesteśmy tylko na dwóch podkach. Liczyłem, że uda się dobić do 5. Nie. Nie ma tak łatwo, widzu. Wielki posąg krasnoluda, a za nim brama. Czyżby boss fight? Może nie boss fight, ale puzelki. Trzeba otworzyć bramę tam z tyłu. Coś jest tu, coś, skrzynka jest. I z powrotem hejt do wody. Lurkujemy, płyniemy. A trędy się tu wychodzi, tak?
Przecież wiem! Przecież to było w tutorialu! No come on! Czemu mi to pokazujecie ponownie? Tutaj przebiec i odbić się, okej. Jedna z dwóch kulek, a na drugą będziemy myśleli z drugiej strony. No to lecimy. Jeden skok za dużo. No, teraz się prawie się nie udało. Prawie spadłem. Nie wpadło samo, a szkoda. Myślałem, że będzie takie dum 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 i się zatrzyma we właściwym miejscu. Dobra, teraz gdzie jest druga kulka i czemu ja się po prostu nie mogę ustawić bokiem i przejść między tymi prętami? No zobaczcie, on by się zmieścił bokiem jak nic. Spójrzcie na niego. Spójrzcie na niego! Te blokady w grach i tak nie jest tak źle jak w Dragon Age 2. Tam wystarczyło troszkę rozsypanego gruzu na podłodze, żeby bohater sobie... Och, nie mógł poradzić! O nie! Jak ja mam przejść? Inna skrzynka, mapa? Mapa! Tak, podoba mi się. Podoba mi się ta mapa. Podoba mi się, że ona tu jest. Jest tutaj coś? Jeśli można się... Mogę się tu gdzieś chwycić tego? A, z tej strony. I tylko z tej strony, naprawdę? Co się dzieje? Czemu nie mogę tu wskoczyć? Udało się! Chyba nie o to chodzi. Tam są kryształy, tam jest coś. Tu są kryształy. A tu jest skrzynka. No ale musiałem znaleźć buga, ludzie. Widzę, znalazł buga. Zresztą nie pierwszego w tej grze. Ale chyba pierwszy na nagraniu. A tam jest do wyjścia, więc tutaj pewnie będzie do bomb. Dajcie mi bomby. Tak, dajcie mi bomby. I od razu świat jest piękniejszy. Nie na tyle, żeby no, ale jest. A, jeszcze strzelić muszę, tak? Wszystkie. Mamy tu jedną kulkę. W sumie nie jestem pewny, gdzie ja mam ją wtoczyć. Mam pomysł. Bo ja stąd wyjść mogę. Ale kulka nie. Muszę otworzyć tą bramę, co oznacza, że muszę złapać bombę, skoczyć na to, otworzyć bramę i strzelić, żeby kulka przeturlała się na drugą stronę. Nie wiem, czy to jest sposób na rozwiązanie tego puzelka, ale to jest pomysł, jaki mi do głowy przyszedł. Tutaj przy okazji byśmy może... Czy ja mogę? Trafiło? No to skoro trafiło, to teraz to wysadźmy. I złapmy drugi ten. Bo tak to zapomnę o tych kryształach i za chwilę będzie, że będę się musiał wracać, wspinać, robić po 100 razy. Nie tak. Tak. I teraz wrzuć w to. Tak. O! I tutaj się wespnijmy. Trafiliśmy? Nie trafiliśmy, ale gdzieś tam blisko jest. Czy tu jest jeszcze coś, co możemy zrobić? Bo rozwaliliśmy te cuśki u góry. To albo tędy będziemy wracali potem,
Albo jest coś, czego nie widzę, nie dostrzegam i nie jest to odpowiednia metoda na wykonanie tego puzelka. Chyba, że tu zaraz będzie gdzieś się dało wspiąć. Nie, ewidentnie to tak jakby tam się trzeba z drugiej strony dostać. Myślałem, że po tych pilarach może będzie się jakoś dało przeskoczyć i dostać tam. No ale jak nie, no to nie. Nie będziemy szaleli za bardzo. Dajcie mi to, złapmy. To mi strasznie przypomina Pottery, te nie wiem, jedynkę, dwójkę na PC-cie. Nie, nie te PlayStationowe, tylko te PC-towe też były do układania takich cuśków. Wielki krasnoludzie, wskaż mi drogę! Ani bym nie wskazał. Rozewrzyjmy tą mordę, żeby przedostać się przez drzwi. Słyszę, o tak, te słyszę, te badziewia słyszę. No i pozwólcie mi jeszcze naładować energię tylko. Zużyłem troszkę energii na was, chłopaki, ale wam jest jednak szybciej. Ile tego jest? Ile to ma życia? Jeszcze mnie trafił jakiś. Wojna to sobie jednak radził lepiej, dużo lepiej. Straszne gąbki na obrażenia są. Kojarzy mi się troszkę Biomutant. Nie jest aż tak źle jak w Biomutancie, jeżeli o to chodzi. O, no dobra, no dobra, no dobra, no dobra. Skoczmy, zanim się odpali z atakiem. Skoczmy troszkę. Kurka, bo zaraz zużyję kolejnego heala i to na komary, no, no naprawdę, troszkę przesada. Ostatni został, dobrze słyszę? Nie, żaden już nie został. Ach, mnie pogryzły. Swędzi, irytuje, będę się drapał. Dobrze, że dali mi tą gelwię, bo gdyby nie to, to by było naprawdę pod górkę. Nie wiem, co mam zrobić z tym, ale widzę, to biorę. Widzę, to biorę. Kryształy tu do rozwalenia? Nie. W sumie przy tym są kryształy, ale to nie te kryształy. Ha! Stąd też się dało. Nice. Tego się nie spodziewałem. Czy ja mogę? Nie, nie mogę w ten sposób tego aktywować. Poszło. Pokazuje mi, że tu mogę. No to skoro tu mogę, to w sumie why not. Skoczmy tutaj sobie. Gdzie nas to machnie? Nie, 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 tu jest skrzynka, tu jest skrzynka, tu jest skrzynka, tu jest skrzynka. Nie wiem, jak się do niej dostać, będziemy musieli po nią wrócić. Tak, wystarczyło się tu wspiąć. Wystarczyło się tu wspiąć. Może się dało iść tutaj górą. Nie, nie dało się tutaj górą iść. Żeby tu coś...
Nie wydaje mi się. Dobra, przepłyńmy ten kawałek i będziemy kminili i myśleli za moment. Rozgryziemy, jak się tam dostać. Rozgryziemy to. Tu byliśmy, tu była ta druga skrzynka. To gdzie teraz? Tego nie mamy rozegranego i tego nie mamy rozegranego. Tam jest skrzynka i tu jest również skrzynka, której teraz nie widzimy, bo jesteśmy na złym poziomie. Że tu coś pod nami nie. Czyli wracamy ten kawałek. No dobrze, ludzie. Zasadniczo tyle na dzisiaj. Ja wam dziękuję. Życzę wam miłego dnia, dobrego jedzenka, świetnych dropów dla waszej śmierci. To źle zabrzmiało. Do następnego i hej! Co ja mogę powiedzieć? Na razie gierka mnie zachwyca, aczkolwiek ma parę lekko mniej lub bardziej irytujących elementów, głównie sprowadzających się do tego, że przeciwnicy są gąbkami na ołów, więc jest to takie trochę... No, mogłoby być bardziej po bandzie, ale niestety nie jest. Nie wiem, zobaczymy, jak będzie w przyszłości.